Przewrotność ludzkiego serca nie zna granic. Jak to ciężko człowiekowi jest dogodzić. Tylko człowiek złej woli we wszystkim będzie niezadowolony. O czym słyszę Ewangelia? No właśnie. Ani myśliciel swoim życiem pełnym ascezy, umartwienia, wyrzeczenia. Ani Jezus, który przebywał z ludźmi, uzdrawiał, nie zadowolił nikogo. Popatrzmy, drodzy bracia i siostry, dzisiaj, może nie tyle popatrzmy, ile przypatrzmy się, co tam w naszym sercu jest. Jacy my jesteśmy? Co się dzieje, że również i nam jakże często jest ciężko dogodzić? Jeżeli to zauważymy, to coś to Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Bo jest wtedy szansa, abyśmy byli uzdrowieni z tej paskudnej choroby, jakim jest nasza ludzka, niekiedy przewrotność, zła wola. Każdy z nas mógłby na pewno tam coś, na pewno coś sobie dostrzec. A to wszystko po to, byśmy mogli doświadczać mocy uzdrowienia płynącej od Chrystusa, który jest naszym jedynym, najlepszym lekarzem, który potrafi uzdrowić w nas to wszystko, co jest chore, zabrać od nas wszystko to, co jest złe i na miejsce tego wszystkiego wlać swoją obfitość łaskę. Jezus kieruje nasze myśli ku mądrości. Tylko, broń Boże, nie tej ludzkiej mądrości. Bo nic już gorszego by być nie mogło. Jezus kieruje nasze oczy ku mądrości Bożej. Byśmy właśnie czerpali mądrość prawdziwą, czystą, która płynie wprost od Boga. Tą mądrością zostaliśmy już wielokrotnie obdarowani. I jesteśmy nieustannie obdarowywani, ilekroć o tą mądrość prosimy, przyzywamy jej. I ta mądrość staje się w naszym życiu wtedy, kiedy z tego daru korzystamy. Pragniemy korzystać, pragniemy uskutecznić coś zgodnie z Bożą mądrością. Bo człowiek jest taką istotą, taką trochę zachłanną. Prosi o wiele, ale często nie ma ochoty, żeby z tego
skorzystać. Są tacy ludzie, którzy kupują bez opamiętania, wydają ostatni grosz, nakupują, jakby zupełnie zapomnieli, po co to kupują. Nieraz ludzie nie wiedzą, po co to jest, czemu to ma służyć. Mówię to z samą odpowiedzialnością. Wiem, co mówię. I to zalega bez użyteczności. Drugiemu nie dadzą, z nikim się nie podzielą. Pan Bóg nie daje na daremno darów. A otrzymaliśmy je na chrzcie świętym, na bierzmowaniu i zawsze Bóg gotowy jest nam ich udzielić, kiedy widzi, że na pewno z tego zrobimy dobry użytek. Pan Bóg nie daje coś, co by miało być zmarnowane. Jeżeli prosimy o zdrowie, to prosimy o bardzo dobrą wartość. Pan Bóg pragnie, byśmy byli zdrowi. Zawsze na pierwszym miejscu, żeby była zdrowa dusza. Na drugim miejscu ciało. Ale nie chcieli, po co to zdrowie nam służyć. Co my chcemy przez to zdrowie osiągnąć? Jeżeli prosimy o pracę, to też, żebyśmy wiedzieli, czemu ta praca ma służyć. Jak ją chcemy wykorzystać. I tak by można było wymieniać bez końca. Prosimy, przyjdź, Panie Jezu. No prosimy, przyjdź. Ale po co? Pytanie. Co mi z tego, że przyjdzie Pan Jezus? Pan Jezus przychodzi do nas i co? Przyjdzie za chwilę do nas w Komunii Świętej. I czy to zmieni moje życie? Bo jeżeli nie zmieni, to biada. Jeżeli nie damy odczuć obecności Jezusa w moim sercu dla innych, ja nie straszę. Ale naprawdę to by było brakiem jakiejś wdzięczności względem Boga i jakimś takim kiepskim żartem. Zapraszam Jezusa nie po to, żeby za chwilę o nim zapomnieć. Zapraszam Jezusa nie tylko wtedy, kiedy mi jest on bardzo potrzebny, bo tego czy tamtego mi potrzeba. Ale zapraszam Jezusa po to, żeby mu służyć, żeby być do jego dyspozycji, żeby wypełniać jego wolę, nie swoją. Bo to jest prawdziwa mądrość. Bo Bóg wie zawsze lepiej, co nam jest potrzebne niż my. Tutaj w sąsiedztwie jest taki domek wypoczynkowy, senatorium. Ja nie wiem, po co oni tam są. Zdrowi, silni, przebiegli. A są mi też takie domy pełne cierpienia, choroby. Miejsca, gdzie można dotknąć samego Jezusa. Jezus się pozwala dotknąć. Mówiłem tu już na górkach, ale widzę, że tutaj połowa prawie to jest górek. To wybaczcie mi, że to powtórzę.
Spotkałem w swoim życiu wiele ludzi. A szczególnie jedną taką panią, ją najbardziej zapamiętałem, bo to był na początku mojego życia kapłańskiego. Jak mnie nauczyła pokory, dała mi bardzo mocno to właśnie. To była starsza pani, pani Urszula. Bardzo schorowana. Ja tak nad nią się chciałem ulitować, pokazać współczucie. Niech pani Urszulko, niech pani dba o siebie, o swoje zdrowie. Niech pani pamięta o lekarstwach, o tym, o tamtym. Ona brała lekarstwa. Była bardzo sumienna. Ale mówi mi, ojcze, ja bym tej swojej choroby za żadne skarby nikomu nie oddała. Ja dopiero teraz wiem, co to znaczy Bóg. Ja dopiero teraz się nauczyłam, co to znaczy wartość życia. Ja przedtem, jak byłam zdrowa, sprawna, to jakoś mi nie po drodze było do kościoła. Nie pamiętałam o Panu Bogu. To życie bym bezsensownie przeżyła. A teraz wiem, że żyję. Ja teraz mam czas na modlitwę, na radość życia. Cieszę się każdą chwilą życia. Cieszę się tym, że mogę Bogu teraz ofiarować moje cierpienie, że mogę z Nim sobie rozmawiać. Była ostra, tęga zima, mróz na pewno. Może tak śniegu nie było, jak pamiętam, siarczysty mróz. I wiecie co, ta kobieta poszła do kościoła. Szła prawie na czworak, ale doszła, a miała kawał drogi. Może jak stąd dalej niż na górę, jak do katedry. Ona sobie nie wyobrażała dnia bez mszy świętej. Pamiętam, bo byłem świadkiem tego, jak ją siostra zaprosiła na jakąś kolację, czy na jakąś, nie wiem co to było, i byłem u tej siostry z nią. I oczywiście przyszedł czas, ona do kościoła chce lecieć. A była już w takim kiepskim stanie zdrowia. To znaczy ona tam już u tej siostry mieszkała przez jakiś tam czas. Ale już po prostu to zdrowie się już jej kończyło. Te resztki. Ona co? Nie dała się ubłagać. Ani siostrze, ani mnie, ani szwagrowi, nikomu. Ona, wielka bohaterka, zakłada płaszcz, buty i leci do kościoła. No, wyszła za drzwi, musiała się wrócić. No nie dała rady. Nie ważne, że nie było. Ważne, że pokazała, jak bardzo kocha Pana Jezusa. Jak bardzo za Nim tęskni. Jak bardzo za Nim tęskni. Dzisiaj jesteśmy na tyle pomysłowi, że znajdziemy więcej niż 1000 wymówek. Znaczy może nie wy, ale ludzie inni, którzy mają samochody, czas, tego, to wolą poświęcić sobie na dziennego. Mówię o niedzielę, już nie mówię w ciągu tygodnia. Można? Można. I tak można, i tak można. Właśnie mądrość człowieka, kiedy jest mądrością Bożą, to jest wielkie szczęście i błogosławieństwo. Jeżeli się kierujemy mądrością ludzką, to jesteśmy podobni do tych, co są tutaj w senatorium obok za murem. To jest mądrość ludzka.
ile krzywdy, ile cierpienia, ile nieszczęść rodzi się z tej mądrości ludzkiej, czysto ludzkiej. Takiej mądrości ludzkiej nie chciejmy. Chciejmy się zawsze kierować